Po 38 latach z ramówki Telewizji Polskiej znika Teleranek. My postanowiliśmy się temu przeciwstawić i zrobić akcję protestacyjną. Ale jakieś łatwe pytanie. Tak. 2 plus 2. 4. Nie, żartowałem. Nie, ja chciałem się zapytać o Teleranek. Chciałbyś oglądać Teleranek? A widziałeś kiedyś go? Teleranek zdjęto z ekranów telewizorów. A słyszałam. No właśnie. I Tomasza Kamela wcześniej też zdjęto, nie wiem czy pani też słyszała? Też słyszałam. No właśnie, Tomasz Kamel został tylko zwolniony, a chciałem pokazać dowód zbrodni, co zrobili ludzie z charakterystycznym kogutem z czołówki. Czy chciałby pan wziąć udział w akcji Myślał Kogut o niedzieli na chuj, bo i tak mu program zdjęli? Zajebisty pomysł. No czyli powrót, wielki comeback Teleranka. Chcemy wielki comeback Teleranka. Chcemy, dzień dobry. No, to pani proszę niech przypnie sobie tu żałobną wstążkę po kogucie. Wie pani co, jeszcze prosiłbym, bo tutaj jest takie symbolicznie, oj trochę zimno to. Bo jest kawałek... Nie, jestem wegetarianką i boję się mięsa. Nie! Ona to weźmie, ja nie, proszę! Dobrze, to pani... Nie, ja żartuję. Pani nie, jaja, pani podejdzie, tak. No weź to! To ma włosy! To jest kogut. A gdzie jest grill do koguta? No właśnie nie. Bym go pozwędził troszeczkę. Bawimy się... Kto to jest chyba rzuci, z miesiąc temu. Kto dalej rzuci kogutem? Tak? Czy może pan zrzucić i później kolega i zobaczymy kto dalej rzuci? Dobra. Ale w torbie czy bez? A jak pan woli? Wolę bez. Dobra, to bez. Tak to zawsze za nogę. Dla matki miał być, później miała zjeść. Dobra, ale to tak pan w ludzi stara się nie rzucić. Tam gdzieś ale śnieg może. Ale to jest świeży, matkę to można tym otruć. Dobra, to pan pójdzie teraz po to. Tak? Tak, bo mi buty się zmoczą. No mi też, zmoczyły się. A kogut lubi śnieg? Nie, ale to jest jedyny mój... Ja muszę mieć go. Ale ja nie mogę iść. A pan pójdzie. Ale tu kolegę miał iść, bo ja nie byłem... Kolega nie pójdzie, bo on to rzucił. Ja nie byłem ostrzeżony. Ale... Niech on idzie, bo ale, no, nie ale to nie pójdzie, no. No kogut mój. Ale ja nie byłem ostrzeżony. Cały mokry jest. Ale kogut myśli... Myśli pan, proszę pana, że kogut by się cieszył? Jakby pan nie zmusał do tego, żebym miał mokre buty? Myślę, że kogut by się cieszył. Myślę, że kogutowi wszystko jedno, bo została mu tylko noga. Ale to jest mój jedyny kogut, ja muszę dalej program kręcić. I pani powie, jestem zajebista, bo mam koguta z Telerankę. To ja powiem. O. Dobra, to musimy mieć, pani musi machać. Dobra. Machaj nim. No. Jestem zajebista, bo mam koguta z Teleranka. A może tak pani bardziej tak lasem, jakby było takie lasso. A coś takiego, tak? Albo coś takiego, nie wiem, takie pani zna, takie ruchy tam. A, takie, dobra. No jestem zajebista, bo mam koguta z Teleranka, o. W takim razie dziękuję. Nie, no dobrze, tanie żarty. No. Już ma, a ty ja tak, muszę z tym chodzić? To dziękuję bardzo. No nie! Ale pan no, panu oddać, co? No! Przepraszam, do koguta. Spadł tutaj niedaleko. Widział pan jak leciał tutaj kogut? Nie. Spadł tutaj w śnieg kogut. Teleranka przyleciał kojarz. Teleranka. No bez a wie pan co zrobił kogutowi? Została tylko noga. Te? Tak. Nie słucha pani. No ja mam pół godziny na program. No. No ja się poświęcę. Dawaj. No poświęcam się tak, do buta. Proszę. No nie ma go? Zobacz posiadkę. Popieram akcję Myślę o kogut o niedzieli. Na chuj jaki tak mu program zdjęli. A pani? Też popieram. Dziękujemy bardzo.